Cześć, za nami kolejna dwudniówka i kolejna udana dwudniówka. Tym razem ścigaliśmy się tylko na Służewcu. I w sobotę zaczęliśmy z mocnego uderzenia, bo już w pierwszym wyścigu Adalen wygrał, no, można powiedzieć, łatwo. Trochę za krótko było dla niego, ale sobie poradził. I Umberto dobrze też biegał i też chyba dla niego trochę za krótko. No i myślę, że Umberto to będzie się poprawiał. Znajdę mu teraz trochę dłuższy wyścig i będzie się rozkręcał, bo widać, że zaczyna coraz lepiej biegać. A Adalen właśnie zaryzykowaliśmy i wsadziliśmy Amazonkę, która wcześniej na nim wygrała. Mieliśmy pewne obawy, czy tutaj z żokejami sobie da radę, bo wtedy to był wyścig Woman Power. I, no ale się wszystko udało tak jak zaplanowaliśmy i Adalen naprawdę super biegał. I kolejny wyścig to Sachrajka i znowu mocne uderzenie. Tym razem Aśka, właśnie Kuma został zawieszony, to dziewczyny rządziły w sobotę i Aśka, można powiedzieć, że z Szachrajką rozwaliły tam towarzystwo i no, co prawda dobry zapis trafiliśmy, ale jakby od samego początku sezonu mówiłem, że czekam na taki wyścig krótki dla niej i żeby ją sprawdzić, żeby mogła sobie wreszcie polecieć tyle, ile jej się podoba. I tak Szachrajka zrobiła przy mocnym zakręcie i już konie słabły na końcówce, a ona naprawdę dobrze finiszowała. No i teraz mamy dylemat, żeby kolejny wyścig taki na krótko znaleźć, bo może być ciężko. W czwartym wyścigu pobiegł Gat i właśnie już mówiłem, tutaj taki był deal. Był taki deal, że Aśka miała jechać za Angelikę i miała nie gorzej pojechać niż Angelika na Pileckim, ale nikt tego nie zrozumiał. Może część zrozumiała, ale generalnie Gat się dobrze spisał. No, ja mówiłem, że chciałem być drugi, właśnie żeby tak jak Pilecki pobiegł kiedyś dla Aśki pod Angeliką, ale tu trzecie miejsce. Naprawdę widać, że ten Gat się rozkręca i mamy nadzieję, że wygra w tym sezonie, jak trafi na takich przeciwników, którzy są w jego zasięgu. A naprawdę zrobił duży progres, w mocnym tempie utrzymał się. Pierwszy raz tak naprawdę biegał dojrzale i do końca. I wrócił do domu, jest zadowolony, to może to świadczyć o czymś, że to jednak nastąpi tutaj jakiś progres. I w wyścigu piątym znowu wygraliśmy, czyli trzy wyścigi wygrane w sobotę. To rzadko się zdarza. Renault ma w super stylu, ale może nie w perfekcyjnej linii prostej. Wygrała nagrodę wyścig Woman Power i nas to cieszy, bo jakby no, podobnie jak wszyscy się nie spodziewaliśmy, że Angelika może wygrać trzy wyścigi pod rząd z serii Woman Power i to nas cieszy, bo to widać, że szczęście tutaj się do nas uśmiecha i wszystko jakoś wychodzi i no, pomimo jakby perypetii w dystansie i na prostej udało się wygrać tą renomą i jakby wynik poszedł w świat. No i kończyliśmy wyścig. Mieliśmy długą przerwę, bo czekaliśmy od piątego wyścigu do dziewiątego i kończyliśmy sobotę Farhatem. Farhat no, trochę za krótkim dystansie z mocnymi rywalami, ale dzielnie walczył. Naprawdę ten koń robi progres.
Pomimo tego, że robi progres w tym sezonie, ale mniej wygrywa i gorsze miejsca, bo po prostu w treningu zostały tylko jakby same dobre konie i tych koni słabszych polskich hodowli jest coraz mniej. Dochodzą jeszcze takie świeże zakupy z Francji w trakcie sezonu i mu jest ciężko tutaj się odnaleźć, ale biega na dobrym poziomie. Myślę, że na jego ulubionym dystansie 2 km byłoby mu jeszcze znacznie lepiej się pokazać. I no, będę przyspieszał, bo mamy dużo koni. Niedziela, Betfan biegał z Pileckim. No i tam trochę też taki się zrobił dziwny wyścig, bo Amazonka nie mogła sobie poradzić w dystansie na liderującym koniu. Nie wiadomo, co ten koń mógł w każdej chwili zrobić. Wykręcony biegu, galopował. Nie wyglądało to zbyt dobrze, ale nasze konie tam najbardziej jakby Pileckiemu jakby nie ułożył się ten wyścig, bo nie mógł przejść z jednej strony, później z drugiej. Zanim się mu otworzyło, to już był koniec wyścigu i no, ale generalnie dobrze biegał, bo końcem oddawał i tak samo Betfan. To trochę za krótko dla tych naszych koni. Jakby był trochę dłuższy dystans, to na pewno jeden i drugi koń by dużo lepiej biegały. No i czekamy na jesienne miękkie tory. Na pewno będzie im łatwiej biegać po takich torach i no i spokojnie na to czekamy, bo konie są zdrowe. I też martwiłem się trochę o Cynamona. Cynamon ostatni wyścig miał taki fatalny, nie mógł zdążyć i tak dalej. I no właśnie też zaryzykowałem i posadziłem Amazonkę, która na nie wygrała. I no to też był mocny wyścig. No musiał respektować tempo i jakby widać po tym wyścigu, że to jednak jest trochę za krótko dla niego, bo pomimo tego, że jego z wiosny zapisywałem dużo krócej, ale właśnie chciałem, żeby się rozbiegał, rozgalopował, a teraz widać, że optymalny dystans dla Cynamona to będzie pewnie 1802 km. I taki mu znajdziemy i cieszy nas, że jakby końcem się trochę odnalazł i zajął płatne miejsce, bo jakby jest to dużo lepszy start niż ostatni, gdzie naprawdę jakby odpadał. No i Rory Star po dłuższej przerwie po odpoczynku pobiegła 1600. To też dla niej. Może 1600 po takim grząskim to, żeby było dobrze. A to taka klacz bez szybkości, taka siłowa i myślę, że no, dobrze się pokazała, bo trochę taka wybita z rytmu, to zawsze po tak długiej przerwie. W sumie młody koń, to wszystkiego można było się spodziewać, ale dobrze się zaprezentowała i myślę, że teraz już regularnie ją będziemy zapisywać. To powinna sobie lepiej radzić i na miękkich torach na pewno będzie sobie lepiej radziła i na dłuższym trochę dystansie. No i Cacinia, no dużo, nie dużo zabrakło, żeby była piąta i jakby no cieszy nas, bo to też dobry wyścig, jeden z lepszych można powiedzieć, że już trochę potrafi utrzymać tempa na prostej i no, tak patrzymy z nadzieją, może też się uda gdzieś jakiś dobry wyścig. Szkoda, że nie ma handicapów takich na duży plus i wtedy na pewno tym koniom takim słabym byłoby łatwiej. W ogóle w tym roku chyba są tylko 4 handicapy przez cały sezon, no może 6, ale to jest masakra, to jakby
No właśnie, takie eksperymenty na tym planie po raz kolejny robią się i robią się takie dziwne sytuacje, że te słabe konie nie mają gdzie biegać i na pewno nie jest to. Ja mam mało tych słabych i jakby narzekam jednym koniem, ale są stajnie, które mają dużo takich słabych koni i nie ma dla nich wyścigów, muszą się mierzyć z najlepszymi, no, z najlepszymi, tymi lepszymi końmi, które biegają grupę niżej, czy nawet swoją grupę, ale dobre konie z dużym handicapem i ciężko jest zaistnieć takim słabiakom nawet w czwartej grupie. I teraz przechodzimy do tego, co będzie w sobotę i pobiegnie syndikat. To z Apollo Angel, czyli dwa nasze siwki, no, zmierzą się na 1600 i chyba ja bym wolał, żeby i dla syndykatu, i dla Apollo był trochę dłuższy dystans 1800 i 1600 jednak to jest za krótko. Chociaż jak popada, bo są prognozy, że ma padać, to może się okazać, że akurat będzie to dystans, ale 1800 byłby dla nich lepszy. I w drugim wyścigu pobiegnie. A, no co, jeszcze opowiem, co tam się po nich spodziewam. Sindicato ostatnio dobrze biegał, tak samo Apollo, i widać, że złapały formę. No, nic nie stoi na przeszkodzie. Tu trochę mają mocniejszych przeciwników, żeby rywalizowały sobie o jakieś dobre, płatne miejsca, albo nawet o wygraną. Ozys King, Invisible Angel. No, Ozys King ostatnio tam zaliczył wpadkę w Charity, tak w ogóle źle galopował i było widać, że tak jakby odstaje, może ma jakiś kryzys. Ja z wiosny cały czas go lepiej oceniałem i lepiej wyglądał. Ten koń lepiej wyglądał w moich oczach, a teraz jakby stracił moje zaufanie, ale ma szansę się zrehabilitować. Myślę, że 1200 to trochę dla niego za krótko, bo jakby ciężko powiedzieć. Myślę, że na chwilę obecną 1600 było dla niego lepiej. A Invisible Angel, no właśnie, zaliczyła dwie wygrane pod rząd. Teraz z lepszymi trochę końmi, ale za to niska waga. Korzysta z ulgi wagi za praktykanta dżokejskiego, za Marcela i na pewno nie stoi na straconej pozycji. Może generalnie z handicapu i chyba z biegania Ozys King jest trochę lepszy od Invisible Angel, ale Invisible Angel jakby na tych krótkich dystansach naprawdę się kapitalnie czuje. A Ozys sam jeszcze nie wie, jak się ma czuć na którym dystansie. I on jest taki, no, jeszcze niepoukładany. Ciężko mi go ocenić cały czas. No i gwóźdź sobotniego meetingu to jest nagroda przedświta i teraz wam się podzielę taką swoim spostrzeżeniem. Nie lubię biegać w roli faworyta. No, Black Angel jakby wystrzeliła z formą i ostatni wyścig naprawdę miała kapitalny. No i teraz wszyscy już będą na nas patrzeć, każdy będzie nas pilnował, a ja osobiście nie lubię biegać z takiej pozycji faworyta i takiego konia, który musi wygrać. I ale jakby zrobiła jeszcze mały progres, albo chociaż pobiegła tak jak ostatnio, to naprawdę widać, że klacz się rozwinęła i zrobiła olbrzymie postępy w wieku 4 lat. I już mówiłem o tym, że warto czekać na te konie. Nie ma co się tam spinać i przypalać te konie dwulatkami, tylko właśnie
koń, który w wieku 4 lat wchodzi na najwyższy swój poziom, to cieszy każdego trenera i właściciela. No i Blisbor, który też ostatnio zrobił, tam się potknął po starcie, później ładnie finiszował i no właśnie, jeżeli nie będzie miał tu żadnych perypetii, to widać, że z tą ulgą wagi mu się podoba to bieganie i ja tak zakładam, że może być tu widoczny, bo zrobił się taki... On dobrze biegał cały czas, nawet na wiosnę, kiedy zajmował 8-7 miejsce, to nie były to jakieś odległe miejsca, tylko z wiosny to te wyścigi były dla niego za szybkie. Teraz jak się trochę zwolni bieżnia, to powinno być mu łatwiej. No właśnie tak biegam po 2 konie całą sobotę, oprócz ostatniego wyścigu, ale to jest, omawiamy teraz przedostatni, Sigismundus z notariuszem pobiegnie. No i też no, dystans fajny, bo ostatnio biegało chyba na 1800. I notariusz, jak będzie trochę mokro, to mamy szansę tutaj udusić rywali tempem i jakby taką kondycją tego konia. No i Sigismundus też ostatnio pokazał, że potrafi trochę i zafiniszować, pomimo tego chyba też dojrzewają te konie i pomimo tego, że to już są stare konie, to dopiero się robią takie twarde, poukładane i przewidywalne. No i chciałbym, żeby tutaj powalczyły, bo jeden i drugi są na dobrym chodzie i powinny się tutaj liczyć, tak mi się wydaje. Aśka zna notariusza, Marcel też zna Sigismundusa, już jeździł na nim, wygrywał we Wrocławiu w zeszłym roku, także jest ok. No i Harun kończy cały dzień. Właśnie chyba te 2, on ostatnio biegał trochę krótko, to tam trafił na szybkie konie, tu też są szybkie i dobre, ale jednak dystans 2 km jest bardziej wymagający i powinno mu być łatwiej tutaj się pokazać w tym wyścigu. I jeżeli jakby nic jakiegoś nadprzyrodzonego się nie wydarzy, to powinien tutaj powalczyć i myślę, że na miękkiej bieżni powinien jeszcze bardziej zyskać. I to waleczny i fajny konik i twardy. No i to tyle. Trzymajcie za nas kciuki. 9 naszych koni pobiegnie i zobaczymy, co nam się uda wywalczyć. Hejka.